teraz fajku na potwórkę! Ze mną człowiek, który żadnych głosek, liter oraz wersów się nie boi. Dobrze przedstawiłam? Najlepiej. Nikt niczego się nie boi. Każde rymy, sylaby, wersy, to jest wszystko pożądane. Co wolisz bardziej, nagrywki w studio czy freestyle na scenie? Zawsze wolę freestyle, bo nagrywki w studio są kontrolowane, a freestyle nigdy nie jest kontrolowany. To jest pełna poetyka naszego serca. Słuchaj, czy nigdy nie masz wyrzutów sumienia, że komuś za bardzo nawrzucałeś tak po ludzku? Czasami mam nawet takie wyrzuty sumienia, że koszmary. Koleś, który ze mną nagrywa, ma pojechane. Czyli w ogóle nie opłaca się wchodzić ci w drogę? Najlepiej ze mną współpracować, a kto mi wejdzie w drogę, to ewentualnie może być po mojej drodze. Co teraz słuchasz? Teraz, w tym momencie? No ogólnie, ostatnio. Co jest u ciebie na tapecie? U mnie? WSRH najnowsze EP plus Kobik Małopolscy. Jakie są najbliższe plany rapu Narkomana? Wydanie solo, wydanie dwóch płytek z młodym WPC plus wydanie Klitki Records. Jedziemy? Dzień dobry. Witam wszystkich tutaj w tej relacji. To jestem ja i z Jergiej BCH. A to jest nasza koleżanka z Rzeczy Jasnej, Olczyta. Witamy was wszystkich. Chcieliśmy wam powiedzieć jedną najważniejszą rzecz. The real hip-hop is over here! Co powiesz, Jergiej, na ten temat? Co ja powiem, że właśnie dzisiaj był pierwsza edycja Open Mic'a w Ostródzie, gdzie jestem naprawdę szczęśliwy z tego powodu, że mogę tutaj przybyć ze swoją ekipą i połączyć się z ekipą Domana, czyli z Klitą. I to jest właśnie ten hardkorowy boom-bap na tych Warmii i Mazurach. O to nam chodzi. I dla mnie to było piękne przeżycie właśnie. Opowiedz, jak wygląda życie rapera? Normalnie, jak każdego człowieka. Praca ty... Rano wstajesz i myślisz o... najpierw o czym? O pójściu do roboty i spotkamy się z dziomkami, bo robię z dziomkami, więc... A wiesz, że ja myślę, jak się pierwszy obudzę? No. O zwrotce na płytę z młodym. A pierwsze co myślę... A ja czekam właśnie na to. I to jest właśnie najważniejsza rzecz. Która będzie. Tak. W tym lub następnym roku. Zapraszamy wszystkich do sprawdzania wszystkich produkcji w tym roku. No ja powiem szczerze tak, w 2016 nie możecie liczyć na cokolwiek, ale w 2017 w pierwszym, nie wiem, ćwierćwieczu, cztery projekty lub pięć projektów na was czeka. Olsztyn Ostróda, Open Mic Ostróda, zapraszamy wszystkich, kochamy was. Ej, załoga, pamiętajcie, że różne gatunki muzyki łączą się ze sobą. To, że tutaj robimy rapy, to nie znaczy, że nie ma miejsca dla reggae, czy może kiedyś dla rocka. Ktoś przyjdzie z gitarą i coś dobrego tu zrobi, tak? Najważniejszy jest wspólny przekaz. Ogień płynie naturalnie, woda płynie naturalnie. Siema, jestem Ołek i robię beatbox. Yo. Pozdro dla Rzecz Jasna. I dla Olczyty, Rzecz Jasna. Yo. Szacunek, wariacie. To jest koncert. Stawiasz tylko na prawdziwy hip-hop, widzę, z tego momentu.
Wolę czasem wyjść niż nagrywać, uchlać się piwa, że się we łbie kiwa, potem przeklinając świat i jego pijany wymiar, ląduje w kiblu i k***wa dźwigam. Każdy złodziejski gniotto za bezczelność i włożenie na pewno, za zbytko i leżenie na pewno. Byłem skłonny ulec na pokusy, nie będę swoich pasji dla ludzi za bardzo ufny. Jestem pewien siebie tak jak inny, nie przeszkadza mi już to, że od innych jestem inny. Będę numerem jeden na świecie, nieważne co i kogo przeciw mnie anektuje się. Walczę o szacunek za bezwroty, tylko na szczycie świata, bo mamy wysokie loty. Jakie masz życzenia dla Ostrudy na święta? Życzę tak ogólnie, całej społeczności. Społeczności ostrudzkiej życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale to są takie chyba zwykłe życzenia, nie? Więc ja wam życzę jednego. Życzę wam, abyście zawsze w 2017 i dalszym roku mówili prawdę. Bo jeżeli nie będziecie mówić prawdy, to dostaniecie na święta rózgę albo w dupę kopa od Mikołaja, jak nie będziecie mówić prawdy, bo jak będziecie mówić prawdę, to was nawet wujek Tomek nagrodzi. A jak nie, to nie dostaniecie prezentów. A ty byłeś grzeczny w tym roku? Ja w tym roku byłem bardzo niegrzeczny. Byłem mega niegrzeczny. Czego ty wymagasz? Święty Mikołaj powinien mi dać kopa w dupę na święta. Ale mam nadzieję, że Mikołaj mnie kocha tak samo jak ja jego, bo ja lubię wielkie brody. My lecimy dodać cios na gazie. To jest f***lita. Trzeba zrobić open mic'a i cios się przywita. F***lita! Jest tu ekipa, cała. Jak partyzant! Czy ta Ostrudy nas wita? Ja na pewno was tutaj przywita na tych bitach. Jest ekipa wita. Gramy cały czas, gramy. Tak jak nie jaramy. Właśnie to ekipa też ma się ze Stany. Dobra, słuchajcie. Stopami, wolę się nie ruszać, ale jestem ze swymi typami. Także wiem, że nie zawsze kaszlę adrenaliną. Też w tej grze znam się na tym, by płynąć tak brak. Słuchaj, nie jestem tutaj sam, ze mną duże, duży mój fan, zy k***a terapeuta. Ej, studio akustyka, fałda, tam nie jest ta pędzelka założona na tym. Ej, ej, gdzie jest doma? Ej, ej, gdzie jest doma? Że wiem gdzie on jest, a może dziewczynę odprowadza tam gdzie chęt daleko, bo p***a nam tu rzeką. O, zobacz, tu przyszedł! To jest właśnie Open Mic Ostruda. Jesteśmy wyluzowani. Kochamy was wszystkich, kochajcie nas. Krita TV, nie chcę to nic dziwić, rzecz jasna. Rygi bam, 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 bam.